Bracia kapłani, drogie panie, przybyłyście tu z różnych stron Polski, aby odkrywać i uwalniać otrzymane od Boga talenty, by pomnażać dobro i radość, która kiedyś zmieni się w radość wieczną. Pani Marto, animatorko projektu Ludzie pełni życia, umiłowani w Panu, siostry i bracia. Dlaczego ten trzeci sługa tak bardzo podpadł swojemu Panu, że ten kazał go wyrzucić na zewnątrz, w ciemności, tam gdzie płacz i zgrzytanie? Myślę, że na to pytanie odpowiedziałyby nawet najmniejsze dzieci, że nie pomnożył talentu, że nie powiększył majątku swego Pana. Ale w istocie nie w tym leży problem tego trzeciego sługi. Ponieważ ten Pan z przypowieści był bardzo bogatym człowiekiem, jego majątek opiewał aż na 8 talentów. Jeśli przyjmiemy grecki system ekonomiczny, według którego jeden talent odpowiadał 34 kg złota, to byłoby to 272 kg złota. Jeśli zaś przyjmiemy babiloński system ekonomiczny, według którego jeden talent odpowiadał ponad 60 kg złota, to majątek miałby wartość prawie 0,5 tony złota. Tym niemniej obie te skale wskazują na ogromny majątek. A ponadto końcowa scena tej przypowieści zawiera sugestię, że podróż, w którą udał się ten Pan, musiała być podjęta w interesach, że była to podróż biznesowa, a nie turystyczna. Wynika to z jego wypowiedzi skierowanej do tych pierwszych dwóch sług. Byłeś wierny w niewielu rzeczach? Nad wieloma cię postawię. Ten majątek, który przekazał sługom, zanim udał się w podróż, nazywa niewieloma rzeczami, a ten, który przywiózł z podróży, nazywa wieloma rzeczami. A więc udał się w podróż, aby jeszcze więcej przywieźć. Zatem ten Pan z przypowieści to człowiek naprawdę bardzo bogaty. I dla niego jeden talent mniej lub więcej nie robił różnicy. A zatem na czym polegał problem tego trzeciego sługi? W jakiejś mierze ten jego problem zawiera się w określeniu, jakie ten trzeci sługa odnosi do swego Pana. Nazywa go człowiekiem twardym. W Piśmie Świętym to słowo skleros posiada zawsze znaczenie ujemne, negatywne. To słowo oznacza kogoś o twardym sercu, skamieniałym, nieczułym, niewrażliwym sercu. Czy rzeczywiście ten Pan miał takie serce, jak to widzi ten sługa? Czy ktoś o twardym sercu potrafiłby tak zaufać swoim sługom, aby przekazać im cały swój majątek? Zwróćmy uwagę, że ten człowiek, zanim podzielił swój majątek pomiędzy te sługi, każdemu przydzielił zadanie według jego zdolności, a więc wcześniej przypatrywał się im, chciał ich poznać, poznać ich zdolności. Ten jest zdolny, to dostanie więcej, ten słabszy, to dostanie mniej. Aby nie powierzać komuś zadania, które byłoby ponad jego możliwości. Zatem był człowiekiem delikatnym, by przypadkiem nie nałożyć na nikogo ciężaru ponad jego siły. By przydzielonym obowiązkiem nie przeciążać. I wreszcie, gdy się z nimi rozliczał, to do pierwszych dwóch skierował piękne tytuły,
sługo dobry i wierny. Czy ktoś o twardym, surowym sercu byłby zdolny aż do takiej hojności i do takich pochwał? A ponadto wprowadził ich do swojej radości. Można zauważyć, że ten sługa, nazywając swego pana człowiekiem twardym, przypisał mu cechę, której nie miał. Otóż ten sługa oskarża swego pana niesłusznie. Przypisuje mu to, czego on nie ma, kim on bynajmniej nie chce być. Po prostu tym oskarżeniem, wypowiedzianym pod adresem swego pana, tłumaczył swoje lenistwo. I tym samym niejako wymusił na swym panu, aby go ukarał. A przecież by wystarczyło, że powiedziałby: przepraszam, panie, zmiłuj się nade mną. Przez swoje lenistwo zaniedbałem swój dar, twój dar. Ale ten sługa przyjął inną postawę, złą, przewrotną. Tym oskarżeniem wystąpił przeciwko swemu panu. Lecz niesłusznie, gdyż jego pan to człowiek pełen życzliwości. Jednakże nawet największa życzliwość, największe miłosierdzie nie pozwoli z siebie szydzić. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że gdyby ten trzeci sługa zainwestował ten swój talent i ta inwestycja nie udałaby się, to czy pan by go ukarał? Nie, żadną miarą. Ale powiedziałby mu: sługo dobry i wierny, starałeś się okazać mi posłuszeństwo, podjąłeś wysiłek, ryzyko, bo ceniłeś moje polecenie. To nic, że ci nie wyszło, ale zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Wejdź do radości swego pana. Za pomocą tej przypowieści Pan Jezus daje nam bardzo ważne pouczenie dla naszego życia i zbawienia. Pod obrazem tego pana rozpoznajemy samego Jezusa, a pod obrazem tych sług rozpoznajemy samych siebie. Każdy z nas otrzymał jakieś talenty, by nimi pracować dla zbawienia. Potrzebne jest takie współdziałanie z łaską Bożą dla zbawienia. Bóg zbawił nas, ale nie może zbawić nas bez nas. Pod obrazem dalekiej podróży tego pana rozpoznajemy w niebo wstąpienie Jezusa. A pod obrazem powrotu z tej podróży rozpoznajemy jego paruzję, jego powtórne przyjście, aby doprowadzić do pełni dzieło zbawienia, aby osądzić wszystkich, aby swoje wierne sługi wprowadzić do swojej radości. Każdy, kto dobrze wykorzystuje talenty, otrzymuje zaszczytny tytuł sługi dobrego i wiernego. Tytuł ten otwiera drzwi do radości pańskiej, drzwi do nieba, do niewyczerpanej radości. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że ten trzeci sługa, który zakopał swój talent, czyli nie wykorzystał go, zostaje nazwany sługą złym i gnuśnym. Zostaje wyrzucony na zewnątrz w ciemności. A tymczasem on nic złego nie uczynił. Przecież nikogo nie zabił, nikogo nie oczernił, nikogo nie oszukał, nikogo nie okradł. Przecież w całości zwrócił talent swemu panu. To dlaczego taki ciężki wyrok? To prawda, ten sługa niczego złego nie uczynił, ale też nie uczynił nic dobrego. Można powiedzieć, że jego ręce były czyste, ale puste. Pan Jezus ceni sobie bardziej takiego chrześcijanina, który z wiary wyprowadza dobro, niż tego,
który wiarę zamyka w swoim sercu i często powtarza: ja nie muszę chodzić do kościoła, nie muszę się modlić, wystarczy, że Boga mam w sercu. Taka wiara jest bezużyteczna. Talent wiary pozostaje tu jakby w zamknięciu. Pan Jezus ceni sobie bardziej takiego chrześcijanina, który włącza się w pracę w kościele, w dzieła duszpasterskie, charytatywne, a nawet gdy przy tym pobrudzi się, a nawet gdy straci reputację, to i tak ceni go bardziej niż tego, który wiarę wyznaje w białych rękawiczkach, stoi obok i krytykuje wszystko. Bóg nie oczekuje od nas jakiegoś profesjonalizmu, jakichś dzieł ponad nasze możliwości, ale pragnie, abyśmy starali się wykorzystać talenty, którymi nas obdarował. A nawet gdy w tym wysiłku coś nam nie wyjdzie, nawet gdy poniesiemy porażkę, to w oczach Boga i tak będziemy dobrymi i wiernymi sługami, dla których przygotował wieczną radość. Drogie Panie, Bóg obdarował was wieloma talentami. Zwróćmy uwagę chociaż na kilka przykładów tych talentów, które są typowe dla natury kobiecej. Chodzi o takie talenty, których nie mają mężczyźni, a które mają tylko kobiety. W biblijnym opisie stworzenia ludzi widzimy, że mężczyzna, Adam, został ulepiony wprost z prochu ziemi, czyli z tych samych pierwiastków, z jakich został stworzony świat. I dlatego mężczyznę tak bardzo ciągnie do świata, żeby ten świat poznawać, żeby go zrozumieć i tłumaczyć, żeby ten świat zdobywać i przekształcać. Kobieta, Ewa zaś, powstała z żebra Adama. Więc w pierwszej kolejności nie będzie ją ciągnęło do świata, ale do człowieka, aby być dla kogoś. Stąd jej empatia, zdolność wczuwania się w sytuacje innych, wrażliwość, czułość, opiekuńczość. Jakże to piękne talenty. Bóg przydzielił Adamowi zadanie, które zostało określone przez stworzenie ogrodu. Pokazał mu, jak kopać rów, jak sadzić drzewa. Czyli pokazał, jak ma swoje miejsce przysposabiać do życia, by czynić to swoje miejsce doskonalszym. Natomiast Ewa została stworzona w ogrodzie, gdzie wszystko kwitło, gdzie słychać było śpiew ptaków, gdzie mogła poczuć mnóstwo pięknych zapachów. Dlatego kobieta ma ogromne poczucie piękna i harmonii. Kobieta nosi w sobie piękno, harmonię i chce się tym dzielić. Chce tym promieniować. To kolejne talenty typowe dla kobiety. Inne zadanie, jakie Bóg dał Adamowi, to zdolność nadawania imion zwierzętom, czyli poznanie ich tożsamości i zyskiwanie nad nimi władzy. W Biblii nazwanie czegoś lub kogoś jest równoznaczne z przejęciem nad tym władzy. Natomiast kobieta została przez Boga pomyślana jako pomoc, nie tylko w relacji małżeńskiej, ale jako pomoc w tworzeniu relacji międzyludzkich. A więc kobieta ma talent budowania bliskości. Mężczyznę charakteryzuje zadaniowość, to znaczy potrafi skupić się wyłącznie na jednym zadaniu i dopiero gdy je wykona, może przejść do kolejnego. Natomiast kobietę
charakteryzuje wielozadaniowość, wielowątkowość. To znaczy potrafi ogarnąć wiele zadań, wiele wątków jednocześnie. Ponadto cechuje ją ogromna wrażliwość i emocjonalność. Potrafi też z łatwością odczytać czyjś nastrój z twarzy, głosu, zachowania, gestu. To kolejne talenty, których mężczyzna nie ma. Na przykład mężczyzna zazwyczaj modli się w jakiejś sprawie, żeby coś się powiodło, żeby się udało rozwiązać jakiś problem. Kobieta zaś modli się za osoby, za kogoś. Mężczyzna widzi problem, a kobieta widzi ludzi, którzy ten problem przeżywają. Jak cenny jest ten talent, który wyróżnia kobiecą duchowość. Kobiety mają lepsze zdolności werbalne niż mężczyźni. Dziewczynki wcześniej niż chłopcy zaczynają mówić. Odznaczają się większą łatwością mówienia i częściej to robią. Szybciej uczą się czytać, szybciej przyswajają sobie zasady gramatyki, ortografii, interpunkcji. Potrafią słownie wyrazić różnego rodzaju niuanse emocjonalne, opisywać uczucia, z większą łatwością uczą się języków obcych. To też typowe talenty kobiece. Kobiety mają zdolność do zapamiętywania większej ilości przypadkowych informacji i obiektów. Dlatego też łatwiej dostrzegają określone przedmioty pośród innych. Przydaje się to w domu, gdzie trzeba pamiętać położenie wielu najróżniejszych rzeczy. Mężczyźni potrafią zapamiętać tylko te informacje i rzeczy, które tworzą jakąś logiczną całość. Kobiety spostrzegają rzeczy, na które mężczyźni na ogół są głusi i ślepi. Potrafią wyrażać uczucia nie tylko za pomocą słów, ale również poprzez mowę ciała i gesty. Powszechnie znana jest kobieca intuicja. Polega ona głównie na zdolności do wychwytywania najdrobniejszych sygnałów społecznych, różnicowaniu subtelnych gestów, tonu głosu, mimiki twarzy, co daje kobietom szerszy pogląd na wiele spraw. Do tych talentów typowych dla natury kobiecej należą też piękno, harmonia, relacyjność, wrażliwość, emocjonalność, czułość, opiekuńczość. Wszystkie talenty, którymi Bóg w odróżnieniu od mężczyzn obdarował was, drogie panie, jakże potrzebne są w życiu, nie tylko małżeńskim, rodzinnym, ale także potrzebne są w życiu społecznym, kulturowym oraz w życiu Kościoła, w praktyce wiary i jej przekazywaniu, w pomnażaniu wartości duchowych. Drogie Panie, jak szczęśliwy staje się świat, Kościół, gdy każdego poranka będziecie mówić Bogu: dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył, że uczyniłeś mnie niewiele mniejszym od aniołów, że chwałą i czcią mnie uwieńczyłeś. Boże, dziękuję Ci, że stworzyłeś mnie kobietą. Niech w mojej kobiecości będzie uwielbione imię Twoje. Boże, Twój obraz, który jest we mnie, niech przeze mnie ubogaca świat i czyni świat bardziej ludzki, bardziej przyjazny. Amen.